Hej, uszanowanko, witam kochane dziewczyny i chłopaki. Jak widzicie po tytule, dzisiaj będzie taki całkiem luźny filmik o właśnie zaletach i rzeczach, które mnie zaskoczyły w Wielkiej Brytanii, przyjeżdżając tutaj. Powiem Wam tak, że ja wyjechałam z kraju, praktycznie miałam 20 lat, także 10 lat nie mieszkam już w Polsce. Najpierw mieszkałam w Niemczech, później przyjechałam na bardzo krótki okres do Polski, praktycznie to były 2-3 tygodnie i później pojechałam na wakacje, słuchajcie, to miał być urlop, bo zaprosili mnie moi znajomi. Ja miałam odwiedzić praktycznie ich w Wielkiej Brytanii na 2-3 tygodnie i słuchajcie, przekształciło się to, przerodziło się w to prawie 10 lat, także już bardzo długo nie mieszkam w Polsce, a tutaj w Wielkiej Brytanii jestem prawie 9 lat, także naprawdę bardzo, bardzo długi okres czasu. Nigdy nie planowałam, że tutaj zostanę, powiem Wam szczerze, że bardziej podobało mi się w Niemczech niż w Wielkiej Brytanii i byłabym chyba bardziej szczęśliwa mieszkając właśnie tam, przede wszystkim pogoda. Ale jak wiecie, no mam pracę, tak, mam tutaj teraz bardzo dużo znajomych, praktycznie moje życie się teraz tutaj się rozwija. W Polsce naprawdę zostało mi tak bardzo mało tej rodziny, takiej bardzo bliskiej rodziny. No i kochani, co, zaczynamy? Biorę swój telefon i już Wam opowiadam. Mam tutaj, słuchajcie, telefon i moje notatki, żebym mogła sobie spoglądać, żebym oczywiście o niczym nie zapomniała. Pierwsza rzecz to, wyobraźcie sobie, macie na sobie, idziecie na imprezę i macie na sobie ogromne, ogromne, słuchajcie, obcasy. 12-centymetrowe, prawda? Oczywiście za dużo troszeczkę wypiłyście, wychodzicie z pubu i atakuje Was kobieta, słuchajcie, która daje Wam za darmo, całkowicie za darmo flip-flopy, tak? Sandały, japonki, bo widzi po prostu, że Wy już praktycznie nie umiecie chodzić na tych obcasach i chce Wam po prostu pomóc i powiem Wam, że to mi się przydarzyło 2 tygodnie temu, osobiście nie mi, ale mojej koleżance, która, nie powiem, no za dużo wypiła i po prostu, żeby nie złamała sobie, czy nie zwichnęła kostki, żeby wygodniej się szło do domu, słuchajcie, dostała właśnie parę, dostała sandały i to mnie bardzo rozśmieszyło, ale słuchajcie, Becky, moja koleżanka, była po prostu... Ten moment w jej oczach to było coś niesamowitego, gdy ona mogła zdjąć, słuchajcie, z siebie te wysokie obcasy i założyć na siebie sandały. Ten uśmiech na jej twarzy był niesamowity. Następna rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła i to było zaraz po przyjeździe do Wielkiej Brytanii, słuchajcie, to okna otwierające się na zewnątrz, a nie do wewnątrz. W Polsce, wiecie, okna otwierają się do wewnątrz, także jeżeli chcecie sobie okno umyć, no to nie ma problemu, prawda? Z obydwu stron możemy to okno umyć. W Wielkiej Brytanii okna otwierają się na zewnątrz, także jeżeli mieszkacie w domu tak jak ja, to albo musicie mieć ogromną drabinę, słuchajcie, żeby móc na przykład moje okna w sypialni umyć, czy w łazience na zewnątrz, albo po prostu zamawiacie firmę. Ja też tak zrobiłam, raz w miesiącu przyjeżdża firma, która myje mi okna z obydwu stron na zewnątrz. Ja pamiętam, to było dla mojej mamy mega zaskoczenie. Mówi, Kasia, co za po prostu bezsens. Ja mówię, no widzisz, no nie napracuje się myjąc te okna. Okna od środka możemy sobie sami umyć, ale od zewnątrz nie za bardzo. Są specjalne okna, które się tak dziwnie przesuwają i wtedy możecie je umyć z dwóch stron, ale to jest nie we wszystkich domach, także nieczęsto się to jeszcze spotyka. Kurki z wodą, to jest w ogóle jakaś abstrakcja, słuchajcie, w starych domach, bo teraz już się tego nie spotyka w nowych domach, mówimy nowych takich 10-letnich domach, już się tego nie spotyka, ale to jest niesamowite, słuchajcie, wyobraźcie sobie 2 kurki z wodą i mówimy tutaj o umywalce na przykład w łazience, jak i o kuchni. I jeden kurek jest z ciepłą wodą, a drugi kurek jest z lodowatą wodą. I teraz pomysł tego jest taki, żeby po prostu zatkać sobie umywalkę i móc sobie wtedy tą wodę wymieszać i umyć sobie twarz. Ale to jest bardzo niehigieniczne. Jest na to wyjście. Ja widziałam, ja się tak śmiałam, słuchajcie, oglądałam właśnie, jak Polacy sobie z tym poradzili i to było w ogóle połączenie, słuchajcie, założenie plastikowej butelki na te 2 krany i łączenie tej wody. Po prostu no, mieli niezłą polewę z tego. Ale można sobie z tym poradzić, bo w Wielkiej Brytanii mamy ogrzewanie gazowe, tak? I mamy piec właśnie gazowy zazwyczaj w kuchni i możemy sobie tą wodę po prostu przykręcić albo na bardzo, bardzo ciepłą, gorącą, albo na zimną. Ja sobie to zawsze tak ustawiałam, żeby woda miała odpowiednią temperaturę i wtedy używałam tylko jednego kurka po prostu z ciepłą wodą i ta woda była dostosowana, że mogłam sobie spokojnie tą buzię umyć. Teraz już mieszkam w domu, w nowym budownictwie i tego już nie spotkałam, powiem Wam, się już z takimi kurkami długi czas, ale w starych budownictwach to jeszcze istnieje, dziwi mnie to, jak ludzie sobie z tym radzą, no ale nieźle, dajcie znać, jak Wy byście sobie z tym poradziły. Nie wiem, czy niektóre z Was były w pubie angielskim, ale jak zamawiacie sobie piwo, to jest to piwo zazwyczaj bez piany, także szklanka jest przepełniona po prostu piwem i
wiadomo, to piwo się wylewa, prawda? Zazwyczaj cały bar jest mokry z piwa. I słuchajcie, w wielu pubach są jeszcze dywany. I możecie sobie wyobrazić ten smród rozlanego piwa, słuchajcie, i dywanu. Oczywiście w fajnych knajpach tego już nie ma, prawda? Ale jeszcze spotykane są właśnie puby z dywanem. Dywan spotkacie również na przykład w autobusach. W Oxfordzie są dywany, słuchajcie, taka wykładzina dywanowa. Czasami w starym budownictwie, w starych domach mamy, słuchajcie, taką wykładzinę w łazience i w kuchni. To już jest w ogóle nie do przeżycia, bardzo niehigieniczne, ciężko się o to dba. No, także dywany w pubach, dywany w łazienkach, dywany w kuchni, słuchajcie, dywany w autobusach, czasami nawet i dywany na lotnisku, taka wykładzina dywanowa na lotnisku. Anglicy uwielbiają dywany, a powiem Wam jeszcze, że takie stare domy, mówimy tutaj lata 60., które nie były remontowane, mają bardzo fajne, takie super zielone dywany, praktycznie i na schodach, i na dole. Ja powiem Wam szczerze, że jak szukałam mieszkania do wynajęcia i oglądałam sporo domów i właśnie wchodziłam do takich starych domów z zieloną wykładziną, słuchajcie, i taką łazienką w stylu awokado, to mówię, nie, ja dziękuję. Moda. Moda, powiem Wam szczerze, to chyba najbardziej mnie zaskoczyło w Wielkiej Brytanii. Każdy robi, co chce. Naprawdę. Często widuję w październiku na przykład, czy w listopadzie, dziewczyny noszące jeszcze sandały. Na przykład mają kurtkę puchową i sandały. Albo totalnie nie dostosowują się do pogody. Mi się wydaje, że oni są strasznie zahartowani, bo często małe dzieci w wózeczkach nie mają czapek, nie mają skarpetek, po prostu nawet nie mają kocyka, tak sobie leżą w tym wózeczku, gdzie mama jest upatulona, słuchajcie, rękawiczkami, szalikami i czapkami, a dzieciak sobie po prostu tam leży w jakiejś bluzce i w jakichś shortach czasami w wózeczku, bez kocyka, bez poduszki, bez skarpetek. Ja nie mogę na to patrzeć. Wydaje mi się, że Anglicy są bardzo zahartowani, powiem Wam szczerze. Anglikom w ogóle nie jest zimno. I często widzę klientów właśnie w sklepie, gdzie mamy październik, listopad. Słuchajcie, mają gęsią skórkę, ale jazda, krótki rękaw, shorty i sandały, słuchajcie. A i teraz taka całkowicie odmiana w lato, bo w lato bardzo często dziewczyny chodzą w UGG boots, prawda? Wiecie, w takich emu butach i na przykład shortach. Także totalnie nikt na nich nie zwraca uwagi, oni mają to totalnie gdzieś, co mają na sobie, jak wyglądają. To powiem Wam, że to mi się bardzo akurat podoba, bo naprawdę możecie tutaj z modą robić co tylko chcecie i nikt się na Was krzywym okiem nie spojrzy. Bardzo to lubię w Wielkiej Brytanii, naprawdę nie ma takich trendów, że w tym roku jest modne, nie wiem, są modne paski i wszyscy wchodzą w paskach. Nie, ta moda jest tutaj mega, mega interesująca, uwielbiam, szczególnie w Londynie. Kolejki. Kolejki są wszędzie. Przed autobusem, przed pociągiem. Kto był pierwszy, no to pierwszy i później za nim ustawiają się ludzie. Nie ma przepychania, także bardzo mi się to podoba. I no tak jak wspomniałam, kolejkę w Wielkiej Brytanii zobaczycie wszędzie. Przed sklepem, jak Anglicy kupują sobie lunch, jest kolejka. Przed autobusem jest kolejka, przed pociągiem jest kolejka. Wszędzie są kolejki i są bardzo Anglicy uprzejmi. Tak jak już Wam wspomniałam, nie ma żadnego przepychania. Jak ktoś jest pierwszy, to jest pierwszy i tyle. Popularne how are you, czyli jak się masz, jak Ci idzie. To jest używane dzień w dzień. Ja, słuchajcie, do pracy jak przychodzę, to praktycznie pracowałam z moją koleżanką wczoraj, ona się mnie spyta dzisiaj how are you, Kasia. I to jest bardzo fajne, bo to jest takie rozpoczęcie rozmowy. Tak się po prostu rozpoczyna rozmowę. Możecie kogoś nie widzieć rok, możecie kogoś nie widzieć, nie wiem, dzień i ktoś Was się zawsze spyta how are you? I thank you, I'm fine, albo I'm not too bad, thanks. Możecie odpowiedzieć i tak właśnie zaczynacie rozmowę. Także to akurat bardzo mnie się podoba. No. Zazwyczaj praktycznie się, no jestem pewna, że się z tym spotkałyście, prawda, w Wielkiej Brytanii, że jak kogoś poznajecie, to ktoś się, pierwsze pytanie, które Wam zadaje właśnie to, jak się... Chyba jedyny kraj, w którym się prosicie o wszystko, ale to jest taka bardzo fajna maniera. Dzieci są uczone od małego, za każdym razem, gdy o coś proszą, gdy coś chcą, to mówią please, prawda? Can I please? May I please? Także please będziecie naprawdę słuchały bardzo często. Ja z tym miałam problem na początku, bo wiadomo, jak przyjeżdżając z Polski, to te zdania jeszcze układałam bardziej myśląc po polsku niż po angielsku. I często dziewczyny z pracy, na przykład gdy poprosiłam im, Kary, podaj mi to. I Karen na mnie patrzy i mówi, please Kasia, powiedz please. I musiałam się po prostu nauczyć za każdym razem, na końcu zdania mówimy please, prawda? Can I please have
some water, can I please, may I please have some juice. Także zazwyczaj jest please. I to samo możemy powiedzieć o przepraszaniu. Bardzo często Anglicy przepraszają, jak ktoś was, nie wiem, popchnie na ulicy, jest oh my god, I'm so sorry. I naprawdę to jest niesamowite, ale ludzie zaraz was przeproszą. Kiedyś pamiętam, słuchajcie, wypadł mi z torebki portfel i ten pan za mną biegł, słuchajcie, żeby mi ten portfel oddać. Ja wiem, że takie rzeczy nie zdarzają się w Londynie, prawda, bo tam jest naprawdę dużo nacji i tłumy, tłumy ludzi, ale w tym miejscu akurat, gdzie ja mieszkam, to ludzie są naprawdę bardzo, bardzo uprzejmi. I mam takiego pana, słuchajcie, jak przychodzę, jak idę do pracy piechotą, zdarza mi się, to jest taki bardzo fajny ogrodnik praktycznie w parku, który, słuchajcie, może być 200 metrów ode mnie i on się będzie darł codziennie rano. Kasia, słuchajcie, hello, how are you, how's your day? I ja czasami unikam go, bo wiem, że się spóźnię do pracy, albo będę musiała po prostu biec do pracy, ale są bardzo tacy przyjaźni i zawsze chcą z wami porozmawiać. Dobra, następna rzecz, bo się rozgaduję. Cheap patty. I to, słuchajcie, są frytki z chlebem lub z bułką. Wyobraźcie sobie, że macie bułkę i w środku jest, słuchajcie, są, słuchajcie, frytki. Masło i frytki. To zazwyczaj się nazywa cheap patty albo crisp sandwich, czyli kanapka, również może być to bułka z chipsami. Także no, ciekawe zestawienie. Ocet na frytkach. Ocet na frytkach, słuchajcie, ja mam nawet ocet w lodówce, właśnie gdy przychodzą do mnie znajomi, bo nieraz robimy sobie frytki, ja zazwyczaj z ketchupem i z solą, czy tam z majonezem, a oni się mnie pytają, czy mam ocet. Ja mówię, mam, bo kupiłam specjalnie dla was. Ja ten ocet później, słuchajcie, używam, żeby wyczyścić mój czajnik do gotowania wody, ale sam ten zapach jest po prostu obrzydliwy i to samo jest w fish and chips, bardzo popularne, mega popularne danie tutaj w Wielkiej Brytanii, czyli ryba, frytki i do tego z mashy peas, takie pire zrobione z groszku zielonego. Powiem wam szczerze, jeszcze tego nie skosztowałam i nie mam zamiaru. Sam wygląd tego groszku po prostu jest obrzydliwy, także nie skosztowałam jeszcze, chociaż groszek, sam groszek lubię, ale właśnie w takim zestawieniu takie pire zielone na talerzu mi nie odpowiada. I właśnie gdy zamawiałem sobie fish and chips and mashy peas, to leją jeszcze na frytki ocet. I z tego co wiem, jak się to zaczęło, po prostu ocet zabija tłuszcz, także to danie nie jest wtedy takie tłuste, prawda, spalamy ten tłuszcz szybciej, ale w smaku masakra, powiem wam szczerze. I to samo jest z chipsami. Chipsy są w sklepach o smaku właśnie soli i octu. Herbatka z mlekiem, Bawarka, prawda? Jak robię sobie herbatę w pracy z cytryną. Zaraziłam już teraz moich kolegów, słuchajcie. Oni, Kasia, zrobisz jeszcze tam tą herbatę dobrą, taką z cytryną. Ja kupuję cytryny kilogramami i zanoszę je do pracy, bo bardzo lubią moją herbatkę. I jak wiecie, picie herbaty, prawda? Ja pamiętam jeszcze jak mieszkałam w Polsce, reklama Liptona, gdzie, o ile się nie mylę, na tej reklamie było jakieś biuro i wszyscy robią sobie herbatę i wszyscy piją sobie herbatę. To jest niesamowite, ale między innymi tak Anglicy właśnie piją sobie herbatkę na przerwach, prawda? Tea break. Macie przerwę 15 albo 20 minutówki i to są właśnie wasze tea break. Macie lunch godzinny czy 30-minutowy i później jest wasza tea break, czyli taka przerwa na herbatkę. I wtedy zazwyczaj szef mój na przykład mówi, Kasia, zrób mi herbatę, czy tam zrób kawę, czy tam, wiecie, jedna osoba zazwyczaj tą herbatę parzy dla wszystkich. Zaczynanie pracy w bardzo młodym wieku. Ja byłam bardzo zdziwiona, jak szybko tutaj młodzież zaczyna pracować. Dla mnie to jest mit, że Anglicy są leniwi, bo oni bardzo szybko zaczynają pracę. Ja na przykład często pracuję z ludźmi, z bardzo młodymi ludźmi, którzy studiują, uczą się, to jest albo college, albo są na studiach, do tego pracują w weekendy i wieczorami, to jest niesamowite, ale oni bardzo, bardzo szybko zaczynają pracować. No macie 16 lat, to już musicie zazwyczaj mieć pracę, to już wtedy zaczynacie pracę, czasami nawet i wcześniej. Co mi się bardzo podoba, to wszelakie muzea, takie rzeczy są darmowe, ja to powiem wam szczerze, absolutnie uwielbiam i od nich tutaj muzea są niesamowite, możecie chodzić godzinami, szczególnie Oxford. Jeżeli mieszkacie blisko Oxfordu, to ja wam bardzo polecam zwiedzanie Pitt Rivers czy Ashmolean, niesamowite muzea, coś cudownego i wszystkie są za darmo, także wypas. Wielka Brytania, powiem wam szczerze, ludność Wielkiej Brytanii jest bardzo otyła.
i o otyłości możecie czytać na każdej stronie NHS-u, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszyscy z tym walczą. Lekarze, słuchajcie, strony internetowe, diet to tu jest chyba z 200 tysięcy. Ludzie są naprawdę duzi. I to mówimy o ludziach bardzo młodych, na przykład 17 lat i to już są prawdziwe kobiety, naprawdę z ogromnym biustem, z ogromnymi nogami. I to jest po prostu no, złe odżywianie się praktycznie, tak? Anglicy rzadko co gotują, Anglicy są naprawdę zapracowani, oni non stop są pracoholicy, oni non stop pracują. I słuchajcie, spotkałam kilka rodzin, które w domu gotują, prawda? Które wyniosły to od swojej mamy, które lubią gotować, które gotują swoim dzieciom, ale rzadko co spotykam się z młodymi ludźmi w pracy u mnie, którzy mają lunch zrobiony w domu. To jest zazwyczaj gotowa żywność z Tesco czy z jakiegoś innego supermarketu, którą wstawiacie do mikrofalówki na 2 minuty i jedzenie mamy gotowe, prawda? I piłka nożna! Ojej, fani futbolu, ogromni fani futbolu. Jak tutaj jest futbol, słuchajcie, to puby są mega przepełnione. Zresztą w Polsce wydaje mi się, jakby nasza drużyna była troszeczkę lepsza, to również bylibyśmy ogromnymi fanami. Picie alkoholu. Mówią, że Polacy to alkoholicy, że bardzo dużo piją, a tutaj powiem Wam szczerze, jest pub na pubie. Każda swoja dzielnica ma swój pub. To jest niesamowite, ale ludzie lubią sobie wypić, dużo piją i dlatego mają też takie duże brzuchy, prawda? Wszyscy praktycznie moi znajomi piją wino, piją piwo. Ja osobiście bardzo lubię shandy, to jest piwo wymieszane z lemoniadą. Ja nie potrafię, słuchajcie, takiego, wiecie, ogromnego kufla wypić, ja jestem za mała na to. Także ja tam wolę jakiegoś słodkiego drinka od czasu do czasu. Ale picie piwa po pracy, szczególnie w okresie letnim, bardzo, bardzo dużo ludzi młodych pije alkohol. Bardzo fajna rzecz, która również mnie zaskoczyła w Wielkiej Brytanii, szczególnie u Anglików, to, że lubią w kobietach okrągłości. Nie lubią szczupłych kobiet, to mnie bardzo zaskoczyło, bo wydawało mi się, będąc w Polsce, że jest taka nagonka, prawda, na taką idealną kobietę, mega szczupłą, z płaskim brzuchem i jak mamy kilka kilogramów, czy tam jesteśmy troszeczkę tęsze, to już jesteśmy grube. A tutaj jest bardzo reklamowane wręcz to, żeby kobieta właśnie miała kształty, że kobieta ma biodra, że kobieta ma biust, prawda? I gdy ma fajne kształty, to jest zdrowe, to jest bardzo fajne. Ja nie mówię tutaj o otyłości, ale właśnie kobieta ma mieć kształty. I bardzo często mężczyźni Wam szczególnie powiedzą w pracy, przynajmniej chłopcy, z którymi ja pracuję, młodzi mężczyźni, to właśnie kobieta ma mieć kształty. Bardzo mnie się to osobiście podoba. Brak bloków, słuchajcie. Bloki można spotkać w Londynie w kilku miejscach, ale ogólnie, jeżeli wyjedziecie z Londynu, to nie ma takich osiedli, jak są osiedla budowane w Polsce, prawda? Szczególnie na Śląsku. Ja jestem ze Śląska, się wychowałam, słuchajcie, na blokach. W blokach, na Nowinach, w Rybniku. 11-piętrowe blokowiska, słuchajcie. Że ludzie żyją jak trochę jak w klatkach, jeden koło drugiego. Miliony balkonów i słuchajcie, satelity. Tego tutaj nie ma. Tutaj zazwyczaj ludzie mają swój dom, oczywiście spłacają ten kredyt przez 35 lat, prawda, żeby właśnie mieli gdzie mieszkać, ale zazwyczaj mają domek ze swoim ogródkiem. Te ogródki są bardzo, bardzo maluśkie. Ja tutaj spoglądam teraz na swój ogródek i mój ogródek może ma tak z 15 metrów na 10, to jest taki długi, długi prostokąt, ale wiecie co, cieszę się, że ten ogródek mam, że mogę sobie wyjść, zrobić sobie grilla, zaprosić znajomych i siedzieć na ogródku, gdy jest piękna pogoda w okresie letnim. Jak wiecie, Anglia jest znana z tego, z tej zieloności, prawda, z tych roślin. Ogrody są tutaj przepiękne, szczególnie gdy chodzicie po parkach. Słuchajcie, każde miasteczko ma swój park, który jest mega, no przepiękny, trawa jest skoszona tak równiusieńko, zieloniutka, taka mega zielony, taki nasycony, przepiękny kolor, uwielbiam tutaj u nich to, oni uwielbiają, słuchajcie, kwiaty, uwielbiam takie stare domki, nieraz gdy jadę na jakąś wycieczkę, to właśnie spoglądam na te stare domy z przepięknymi płotami i cudowne, cudowne rośliny właśnie w ogródku. Super, naprawdę świetne angielskie akcenty, powiem Wam szczerze, że ten angielski, którego uczą nas w szkole, to jest chyba bardziej amerykański niż angielski, bo jak przyjechałam tutaj, to dostałam szoku, słuchajcie. Mamy ludzi, prawda, z Irlandii, a to już jest w ogóle język kosmiczny. Mamy ludzi z Walii, to już w ogóle nie jest angielski, prawda? Ludzie z Manchesteru inaczej mówią, ludzie z Liverpool inaczej mówią, z Blackpool inaczej mówią. To jest to samo, co mamy w Polsce. Ja jestem ze Śląska i Wy też często mówicie, że ja dziwnie mówię, że mam akcent, ale to dlatego, że urodziłam się na Śląsku.
I krakowianki mają inny akcent, i jeżeli jeszcze jesteście z Mazur, to też macie inny akcent. Z Warszawy, ja mam znajomego z Warszawy i powiem wam, że czasami mamy taką polewę, jeżeli chodzi właśnie, ja mu coś mówię po śląsku, to on ma taką polewę ze mnie, a ja go nie rozumiem, ponieważ on jest z Warszawy i w ogóle używa innego slangu. Tutaj jest to samo, ja mam bardzo dużo klientów, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków Wielkiej Brytanii i często mamy problem się zrozumieć, naprawdę. I to nie dlatego, że ja jestem z Polski i nie do końca rozumiem ich akcentu, ale prawdziwy Anglik nie potrafi ich zrozumieć, słuchajcie. I to widać nawet po dziewczynach, które nagrywają na YouTube, a właśnie mieszkają gdzieś w Liverpool albo w Blackpool, to ich angielski jest już z akcentem, ponieważ one takiego angielskiego się uczą, prawda, z tego rejonu. I to jest bardzo, powiem wam szczerze, piękne, bo to jest pielęgnowane. Anglicy są bardzo tolerancyjni, jeżeli angielski wasz jest słaby. Oni są przyzwyczajeni do tego, słuchajcie, tutaj jest obcokrajowców mieszka naprawdę sporo, nie tylko Polaków, ale naprawdę wiele innych narodowości. I oni są przyzwyczajeni do tego, że twój angielski nie musi być idealny, prawda? Ja rzadko co się spotykam w ogóle z Anglikami pytającymi się mnie, skąd ja pochodzę. A jak już się spytają, skąd ja pochodzę, to jak im powiem, żeby zgadli, to zazwyczaj jest to Hiszpania, słuchajcie. Także to mi zawsze się chce mi się śmiać, bo myślą, że jak mam ciemne włosy i ciemne oczy, to jestem z Hiszpanii albo z Włoch. No jak wiecie, autobusy dwupiętrowe, prawda? Praktycznie są wszędzie, w Oksfordzie to już w ogóle, w Londynie to samo, wycieczki autobusowe i wejście otwiera wam się tylko i wyłącznie od kierowcy, czyli kierowca sprawdza bilet i wychodzicie również jednym wejściem. Nie ma tak jak autobusy w Polsce, że mają trzy wejścia z przodu, w środku i z tyłu, tylko jest tylko jedno wejście, kierowca wam bilety sprawdza, także bez biletu nie da się wejść do autobusu. Rzadko są również kontrole biletowe, rzadko. Londyńczycy są bardzo, bardzo uprzejmi. Ja pamiętam, jak miałam ogromną walizkę przyjeżdżając z Polski i słuchajcie, jak je targałam tą walizkę po schodach, to myślałam, że sobie nie poradzę. Ja miałam tyle, słuchajcie, Londyńczyków próbujących mi pomóc, daj, ja ci tą walizkę wezmę, po schodach cię niosę, nie mam problemu i po prostu coś niesamowitego, szczególnie jak była olimpiada, to było widać, że Londyńczycy się tak bardzo zjednoczyli, pomagali sobie. Jeżeli gdzieś, nie wiem, zgubilibyście się w Londynie, to nie ma problemu z zapytaniem się kogoś, gdzieś dostać. Oni zdecydowanie się zatrzymają i dokładnie wam powiedzą, w który pociąg wsiąść, gdzie wysiąść, także to jest coś fantastycznego. No, kochani, mam nadzieję, że to było wszystko dla was ciekawe. Ja was serdecznie pozdrawiam, dajcie znać, szczególnie jeżeli mieszkacie za granicą, co was zaskoczyło, bardzo chętnie wysłucham i przeczytam wasze komentarze. Ja was ściskam, mam nadzieję, że będziecie miały wspaniałą niedzielę. Buziaki, do usłyszenia, pa, pa.